Witajcie w pierwszym odcinku pogadanek o płytach winylowych. W pierwszym pokażę Wam soundtrack z Hotline Miami z części pierwszej i drugiej. Jest to dosyć potężna kompilacja. Mamy wydane tutaj na 8 płytach wszystkie utwory, jakie ukazały się w części pierwszej i drugiej tej słynnej gry. I po otwarciu pudełka, które jest wykonane z solidnego kartonu, pierwsze co ukazuje się naszym oczom, to naklejka, której sobie nigdzie nie przykleję. Taki niepotrzebny gadżet. Dostaliśmy również w tej edycji kolekcjonerskiej takie dwie grafiki, które to grafiki zostaną w tym pudełku, ponieważ również nie mam koncepcji, ani nie mam ochoty wieszać czegoś takiego w swoim mieszkaniu. No i to, co jest najbardziej istotne, to płyty. Ale zanim przejdziemy do płyt, pokażę Wam jeszcze slip matę, bo to jest taki gadżet, który akurat przydał się. Już wyciągnąłem tą slip matę ze swojego gramofonu. Bardzo fajny żółty wzorek. To jest chyba, to się nazywa Blessing Symbols. Blessing Symbols, coś takiego. Slip mata. Jak to slip mata normalnie wykonana, spełnia swoje zadanie. Przynajmniej jest to jakiś gadżet, który możemy wykorzystać w normalny sposób. No i mam już te 8 płyt, które niestety są tak chamsko upchane jedna na drugą. Płyty przyszły do mnie, znaczy to pudełko przyszło do mnie w kartonie. Wszystko leżało na płasko, także nie wiem, jaka jest wytrzymałość płyt winylowych, ale muszę Wam powiedzieć, że już na samym wstępie byłem zawiedziony, bo zacząłem przesłuchiwać. To jest pierwsza płyta z pierwszą grafiką. Jest takich grafik 8 specjalnie przygotowanych do tej reedycji, bo jest to reedycja, a jednocześnie wydanie kolekcjonerskie na 10-lecie gry, bo pierwsza kompilacja zawierała tylko soundtrack z pierwszej części gry i była wydana już kilka lat temu, rozeszła się w kilka tygodni, natomiast ta kompilacja rozeszła się w około tydzień. Dlatego trzeba było się śpieszyć, bo można było obejść się smakiem, a nie chciałbym później za 2 razy tyle kupować tego gdzieś na Allegro od Januszy albo w jakichś innych sklepach. Tutaj tak się prezentują płytki. Płytki w kartonowej obwolucie, trochę grubszy papier. W środku niestety obwoluta z papieru, ale czarna. To jest po prostu zwykły papier, to nawet nie jest antystatyczne, czyli kolejny fail. No, mam wrażenie, że ta kompilacja została troszkę wydana bez pomysłu, bo gdyby pokusić się o jakieś wypasione naprawdę pudełko kolekcjonerskie, które powiedzmy otwiera się na 8 części, to już by wyglądało nieco inaczej. Wyobraźcie sobie takie wielkie pudło, które się rozwija na przykład jak wachlarz. Tutaj mamy kolejną płytę i kolejną grafikę. Wszystko w takiej żółtej tonacji. Dlaczego? Żółto, taka żółto-czerwona. Ponieważ to jest edycja, gdzie wszystkie płyty są czarne, natomiast jest jeszcze edycja, gdzie wszystkie płyty są takie w takim kolorze morskim, lazurowym, ale jest też edycja, gdzie mamy na przemian takie płyty żółte i takie troszkę różowe. Także są 3 warianty tej kompilacji. Ja akurat mam wariant czarny. I kolejna płyta. I tak to się prezentuje. Te grafiki są w bardzo dobrej jakości. Natomiast, tak jak już wspominam, mogli dać coś więcej. Przede wszystkim moim zdaniem brakuje tutaj artbooka. Brakuje artbooka,
z grafikami z gry chociażby. Być może brakuje artbooka z procesu produkcyjnego, jak powstawała ta kompilacja. Na plus jest to, że jest to bardzo dobrze zremasterowany materiał. Słychać przede wszystkim basy, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest czyste i mam wrażenie, że ktoś te płyty mył, bo one są bardzo czyste, ale płyty albo nie przeszły jakiejś kontroli jakości, może kontroler zaspał, albo w ogóle nie były kontrolowane pod względem tego, czy są pofalowane, bo tutaj lekki fail nastąpił, mianowicie dwie płyty przyszły mi lekko pofalowane. Nie ma to jakiegoś może specjalnie wpływu na dźwięk, ale jednak może igła się od tego uszkodzić, może się coś stać. Takich pofalowanych płyt nie zalecałbym słuchać. No niestety, ja już tego nie zwrócę. No jak to przyjechało z zagranicy, no ciężko niestety domagać się jakiegoś zwrotu. Zresztą tych płyt już nie ma w sprzedaży, a jak gdzieś są, to są w jakichś innych sklepach i nie będę się bawił w oddawanie tego. No po prostu mam dwie lekko pofalowane płyty. Taka to jest gówniana kontrola jakości teraz. Trzeba się z tym liczyć. Jak się kupuje nowe płyty, no to niestety producenci nie przykładają się może do sprawdzania, czy to jest proste, czy nie. Może tylko rzucają okiem, może pokrzywiło się to w transporcie, nie mam pojęcia, jak to się stało. W każdym razie dwie płyty niestety są pofalowane. Jest to taka typowa muzyka elektroniczna, troszkę czerpiąca z lat 80., taki trochę synthwave, troszkę takiego też mamy techno. Na pewno kompilacja przyda się na nadchodzący Sylwester. Jeśli lubicie takie vinyl party, to polecam taką kompilację zabrać na imprezę. Na pewno rozruszacie towarzystwo. Oczywiście jest tutaj tak to zrobione, że te wolne kawałki przeplatają się z tymi szybszymi i nie do końca to działa dobrze na wczówkę, bo jak już mamy ten szybki kawałek, to potem wchodzi jakiś wolny ambient, taki chill i później na przykład znowu taka napierdzielanka ostra. W każdym razie dla fana Hotline Miami i dla fana tego rodzaju muzyki jest to obowiązkowy zakup, bo takiej kompilacji to ze świecą szukać, gdzie praktycznie wszystkie kawałki mają jakiś flow, są po prostu dla kogoś, kto nawet nie grał w grę, są dobre. Ludzie, którzy nie grali w Hotline Miami, bardzo chwalą sobie ten soundtrack. Także mogę go polecić, tylko z tą uwagą, że możecie dostać płyty uszkodzone, tudzież pofalowane lekko. Należy uważać. Jeszcze kolejna uwaga, ponieważ ja czekałem aż prawie 9 miesięcy na pre-order, który to pre-order przyleciał ze Stanów, potem od dystrybutora był wysyłany, przeszedł długą drogę, zanim do mnie trafił, to dostałem posklejane te płyty. O czym mówię? Jak wyciągałem z pudełka, z tej obwoluty z grafiką, to tam jeszcze jest ta czarna obwoluta z papieru, no to była po prostu, ten papier był przyklejony do płyty, musiałem bardzo uważać. Być może kwestia różnicy temperatur w samolocie albo na statku, no w końcu jak płyta przemierza cały ocean, to coś się musi z nią dziać. Ale wszystko skończyło się w miarę dobrze. Cóż, rozpaczam tylko nad tymi dwiema płytami, które mam pofalowane, a tak jest wszystko w porządku. Kompilacja warta swojej ceny. Może nie teraz, bo teraz to kosztuje dwa razy tyle na niektórych serwisach aukcyjnych. W każdym razie na premierę warte swojej ceny. Jeśli nawet nie graliście w Hotline Miami,
to jeśli lubicie tego rodzaju muzykę, będziecie się świetnie bawić. To tyle ode mnie. Polecam i do następnego. Cześć.